Szanowni Państwo, jeszcze 4-5 lat temu do Świdnicy trzeba było zapraszać na festiwal reżyserii filmowej. Tym razem też zapraszam, ale w sposób już zupełnie inny. Proszę Państwa, frekwencja, którą się cieszy ten festiwal, powodzenie, jakim się cieszy ten festiwal, jest niesamowite. Kilkanaście tysięcy ludzi w ciągu 5 dni, najlepsi aktorzy, najlepsi reżyserzy, najlepsi krytycy filmowi. Po prostu festiwal reżyserii filmowej. Zapraszam do Świdnicy. Bardzo serdecznie zapraszamy na festiwal reżyserii filmowej do Świdnicy. Jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. Nie można tego przegapić. Dziesiątki filmów, mnóstwo ciekawych spotkań, prestiż, renoma w całej Polsce. Wyjątkowe wydarzenie. Bądźmy uczestnikami festiwalu reżyserii filmowej właśnie w Świdnicy. Dzień dobry, w studiu Festiwalu Reżyserii Filmowej witam Państwa Anita Odachowska-Mazurek. Dziś zaczynamy pierwsza rozmowa z dwoma sprawcami tego przedsięwzięcia. Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek i pan Stanisław Dziernieńko, producent i pomysłodawca festiwalu. Witam panów w naszym studiu, drugi rok z rzędu. Próbujemy rozmawiać z panami na temat festiwalu, teraźniejszości, przyszłości, a z naszymi gośćmi na temat tego, jak im się tu głównie podoba. Ale obejrzałam sobie naszą rozmowę zeszłoroczną, którą prowadziliśmy na koniec festiwalu poprzedniego, który podsumowywaliśmy wtedy i rozmawialiśmy głównie z panem Stanisławem na temat rozwoju festiwalu. Pamięta pan, powiedziałam, że nie pozwolę panu spocząć na laurach i chcę zapytać pana prezydenta na początek, ale to jest pytanie do panów obydwu. Czy panowie widzą rozwój tego festiwalu? Myślę, że pierwsze edycje to był taki progres, rozwój od tego bardzo trudnego startu. Natomiast w tej chwili, no, żeśmy tak żartując z panem Stanisławem o biciu rekordów rozmawiali i stwierdziliśmy, że chyba są to pytania o jakość, o nowe propozycje, bo 16 tysięcy już pobranych wejściówek, a to jeszcze nie koniec, to rzeczywiście są liczby, które i tak już są bardzo znaczące, robią wrażenie. I myślę, że rozwój to rzeczywiście to pytanie jakościowo, to wręcz dopieszczanie szczegółów o nowe propozycje. Myślę, że tegoroczna taka kafejka festiwalowa to jest jakaś nowość, gdzie posłuchamy może nie wprost o filmie, ale o książkach, za którymi stoją znane nazwiska właśnie z tego świata filmowego, reżyserii. Myślę, że co roku staramy się, żeby pojawiał się jakiś taki nowy akcent i to znaczy rozwój poprzez pewną dynamikę zmian. Panie Stanisławie, od tego momentu startowego, który wszyscy uznaliśmy gremialnie za falstart, ale faktycznie potem było już coraz lepiej. Jaką drogę przeszedł festiwal, żeby zyskać te kilkanaście tysięcy widzów, uznanie świdniczan i nie tylko? Wie pani, przy organizacji tego typu właśnie festiwalu, przynajmniej z perspektywy czasu, teraz mogę powiedzieć, że najważniejsze jest to, żeby stworzyć odpowiednią atmosferę, odpowiedni klimat. Nam udało się tutaj właśnie w Świdnicy stworzyć znakomity klimat. Zresztą w jednym z pani wywiadów Wojtek Wójcik powiedział, znakomity nasz reżyser, powiedział o tej właśnie szczególności tego festiwalu, o tym szczególnym klimacie, który panuje na tym festiwalu, że to jest jeden z trzech, może czterech festiwali, które się odbywają w Polsce, który ma wyjątkowy klimat. Klimat sprzyjający właśnie reżyserom, ale również aktorom, twórcom filmowym. Jeśli chodzi o rozwój festiwalu, o którym pani wcześniej wspomniała, no to tak jak już żeśmy w poprzedniej rozmowie mówili o funduszach, o pieniądzach, no niestety, żeby mógł się festiwal rozwijać na skalę taką powiedzmy międzynarodową, to potrzebne są większe nakłady na festiwal. Ta formuła, która jest w chwili obecnej, ona jest powiedzmy w pewnym sensie zamknęła się już.
My mamy znakomitą ilość widzów, bo powiem kilkanaście tysięcy ludzi, to jest naprawdę wielki sukces. To jest olbrzymia ilość widzów. Na festiwalach raczej niewiele festiwali może się pochwalić taką właśnie frekwencją, jaka jest tutaj na tym festiwalu. Także, no żebyśmy mogli wyjść jeszcze gdzieś na zewnątrz, no to niestety, ale potrzebne są. Dlatego o to pytam, ponieważ kolejne pytanie. Czy Świdnica po tych sześciu, teraz będziemy za chwilę, za kilka dni kończyli siódmą edycję festiwalu, nie dojrzała do poszukiwania sponsora tytularnego? Świdniczanie festiwal kupili i trzeba tak naprawdę iść dalej. Tak, no ja powiem szczerze, że myślę o tym, tutaj już nie będę szczegółów zdradzał, bo to są, ale myślę od dwóch lat już o tym, żeby ściągnąć jakiegoś sponsora wielkiego, tytularnego, który mocno wsparłby finansowo tę właśnie naszą wspaniałą, to filmowe wspaniałe święto. No są pewne nadzieje, no ale tutaj nie mogę jeszcze o tym mówić. Czy świdnickie władze wspierają pana dyrektora w tych dążeniach, panie prezydencie? Wszystkie pomysły pan Stanisław dzieli się na bieżąco, nie tylko w czasie dni festiwalowych, ale w ciągu roku i systematycznie spotykamy się i rozmawiamy o nowych pomysłach. Natomiast no z reguły przekazujemy już te rzeczy, które jesteśmy przekonani, że się uda. Jak jest to jeszcze taka faza rozważań, taka trochę robocza, to wolimy jeszcze tą dozę dyskrecji zachować, ale myślę, że rzeczywiście uwaga jest słuszna, bo te argumenty, które już za nami stoją, no są znaczące. Ja miałem okazję rozmawiać nie tak dawno z obecnym Świdnicy ambasadorem Japonii. Jeszcze panu Stanisławowi nawet nie opowiedziałem o tym, ale opowiadając o tym życiu kulturalnym miasta, jak opowiadałem o festiwalu, no to mogę dzisiaj powiedzieć, że jak wymyślimy, a co roku jest jakiś akcent międzynarodowy, jak wymyślimy film japoński, to na pewno mamy taką wstępną deklarację pana ambasadora, że będzie w tym pomagał. Niewykluczone, że nawet da się skusić na kolejny pobyt w Świdnicy. A przekonywanie, no to były fakty dotyczące tego, co już się wydarzyło w ramach festiwalu, żadne jakieś wymyślone czy innego typu. No w kinie japońskim z całą pewnością jest w czym wybierać. Widzę, że się troszeczkę nerwowo zrobiło, zaczęliśmy rozmawiać o pieniądzach, w związku z czym troszeczkę rozluźnimy atmosferę. Porozmawiajmy o tym, czego widzowie, których jak już powiedzieliśmy jest kilkanaście tysięcy, mogą oczekiwać od tegorocznego festiwalu, panie Stanisławie. No cóż, mogę powiedzieć na początku, że jesteśmy ograniczeni też bazą lokalową, bo praktycznie seanse odbywają się od rana do wieczora, do późnego wieczora i obłożenie jest ponad 90% na wszystkich salach. Także tutaj, no gdybyśmy nawet chcieli, to pewnych granic nie przeskoczymy. Gdybyśmy mieli na przykład Teatr Świdnicki 10 razy większy, to przypuszczam, że gala rozpoczęcia i zakończenia również odbywałaby się tak. Tak, no bo zapotrzebowanie jest niesamowite. No, pierwszego dnia to wydaliśmy blisko 10 tysięcy wejściówek. No, ja tu nie mówię o żadnych rekordach czy coś, no, a w zeszłym roku było ponad 7 tysięcy, także wiem o tym, gdybyśmy mieli na większą salę nawet, która to jest jedna z największych nawet sal kinowych w Polsce, która jest tutaj w Cinema 3D, czyli 466 miejsc, no ale gdybyśmy mieli 1000, to też przypuszczam, że na filmy konkursowe i na te wybrane filmy byłyby komplety. Także no potencjał, jeśli chodzi o widzów, o popyt jest, natomiast będziemy mieli problem z podażą.
Ja starałem się ułożyć w tym roku program taki, który byłby dla młodszej widowni, dla starszej widowni, ale przede wszystkim Festiwal Reżyserii Filmowej to prezentacja sylwetek najlepszych, najznakomitszych reżyserów światowego kina. Tutaj właśnie będą filmy Altmana, Scorsese, będą filmy Felliniego, także Woody'ego Allena. Tutaj jest ten przekrój, spektrum tych wydarzeń filmowych, najlepszych reżyserów, prezentacja jest naprawdę olbrzymi. No ale będą też filmy konkursowe. Muszę tutaj powiedzieć, pochwalić się też, że przyjechali już wszyscy reżyserzy, którzy będą w tym roku oceniani przez jury, które się składa również z reżyserów, bo to jest taka nietypowa sytuacja. Jedyny festiwal na świecie, w którym reżyserzy są oceniani przez reżyserów, przez swoich kolegów. Także koledzy reżyserzy mówią mi, że dlatego ta nagroda ma podwójną wręcz wartość nawet, że jest przyznawana przez tych zawistnych czasami reżyserów, którzy tak z przekąsem patrzą, no ale no trzeba... W tym środowisku też tak jest? Przede wszystkim w tym środowisku tak jest, w środowisku zarówno i reżyserów, jak i aktorów, to ponieważ robię jeszcze aktorski festiwal, to wiem o tym, że... Ale dlatego te nagrody są tak bardzo ważne. Starałem się też urozmaicić tegoroczny program festiwalu o te takie imprezy okołofestiwalowe, czyli będzie prezentacja i spotkanie książek z Cezarym Harasimowiczem i prezentacja jego książki Święty Chaos, Janem Nowickim, który zaprezentuje swoją najnowszą książkę Białe Walce, będzie Mariusz Kilian ze swoim spektaklem 20 najśmieszniejszych piosenek na świecie, będzie Krystyna Podleska ze spektaklem z monodramem Mój Boski Rozwód w reżyserii Jerzego Gruzy, będzie Ania Samusia. No mógłbym tutaj jeszcze dużo podawać. Nie zabraknie. I mówię, jakoś staramy się zmieścić w tym skromnym budżecie, no ale staramy się tutaj rzeczywiście maksimum z tego wyciągnąć, pokazać ludziom. Panowie, ostatnie pytanie przed finałem, o które za chwilę panów poproszę. Wróćmy do tego rozwoju. Bo jak już uzgodniliśmy, Świdniczanie festiwal kupili. Okoliczni mieszkańcy też, nawet już z sąsiednich powiatów przyjeżdżają. A teraz co zrobić, bo ja pamiętam taką rozmowę półprywatną moją z panem Stanisławem. Co zrobić, żeby wyszedł dalej w Polskę, w Europę, w świat? Bo może jeszcze ja powiem tak, bo jak pierwszego dnia byłem oczywiście, jak zaczęto wydawać wejściówki, i rozmawiałem z ludźmi, tam niektórzy podchodzili, pytali co, jak właśnie, to byli ludzie z Opola, takie młode małżeństwo, które przyjechało tylko i wyłącznie na festiwal, gdzieś tu urodziny się zatrzymali, ale było również chłopak, był ze Szczecina, także to ma już jakiś tam wydźwięk, powiedzmy ogólnopolski, także ja jestem z tego bardzo dumny, że przyjeżdżają nie tylko ludzie z Dolnośląskiego województwa, ale również z całej Polski jest to. Ja już się międzynarodowo tłumaczyłem z festiwalu, pan Stanisław akurat trafił, jak była kolejka przy tym starcie, szczególnie cieszą się powodzeniem gale otwarcia i zamknięcia, to jest taki ważny punkt, akurat gościliśmy delegację z Chin. No i oni byli zdumieni, za czym ta kolejka może stać, i żeśmy musieli wytłumaczyć, że to festiwal reżyserii filmowej, na czym to wszystko polega. No i kiwali głowami, że to fajna rzecz. Do Chin informacja też już dotarła. Czyli do Chin już informacja dotarła. I do Japonii też. I do Japonii też, także początek. Myślę, że tak też nasi przyjaciele z Biberach obserwują i też będziemy rozmawiać, jak w przyszłym roku, bo była wizyta po zmianach władz w Biberach i był w Świdnicy nowy burmistrz i też żeśmy rozmawiali o tym wątku filmowym. Oni też mają tam pewien rodzaj swojego festiwalu. Może też jakieś elementy właśnie takiego wzajemnego zapraszania się mieszkańców nastąpią i taka wymiana międzyfestiwalowa. No to są jakieś pomysły, bardzo, bardzo dobre, pozytywne i dobrze rokują na przyszłość. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No tak, że... jeszcze jeśli mogę na koniec. Wczoraj właśnie jak przyjechaliśmy do Świdnicy z żoną i z daleka już widzieliśmy wieżę katedry tej przepięknej.
I tak jakoś dobrze mi się na sercu zrobiło i ktoś tam kiedyś mówił, wiesz co, może być do większego, może coś, miasto jakieś większe. Powiedziałem, że nigdy i tutaj deklaruję, powiedziałem, że i obiecuję Państwu, że ja tego festiwalu nie przeniosę nigdy do innego miasta. On będzie zawsze w Świdnicy, nawet jeżeli będę musiał się borykać tam z tymi problemami finansowymi itd. Po prostu czasem to nie jest najważniejsze, ale właśnie ten klimat, żeby nie stracić tego klimatu, tej wspaniałej atmosfery, która tutaj jest, tych ludzi, tych artystów, którzy tutaj przyjeżdżają, no ja powiem, że chętnie przyjeżdżają. Wszyscy zaakceptowali to święto Wielkie Filmy. Także cieszę się, że ten festiwal robię tutaj właśnie w tym pięknym mieście w Świdnicy i daj Boże, żeby tak było. A my cieszymy się, że ten festiwal jest właśnie w Świdnicy. Bardzo Panom dziękuję. Moimi gośćmi byli prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek i Stanisław Dzierniejko, producent festiwalu reżyserii filmowej. Dziękuję.